Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Kilka słów na temat. W tym filmiku opowiem Wam o bardzo ładnej włóczce Alize Angora Gold Ombre Batik. Jako że nieubłaganie zbliża się jesień, musimy pomyśleć o odzieniu, które trochę nas ogrzeje. I właśnie ta bardzo przyjemna włóczka jest moją propozycją. Jest to włóczka bardzo znanej i lubianej firmy Alize. Już pewnie znacie jej siostry w takiej formie, bo pewnie znacie włóczki Alize Angora Gold, Angora Gold Batik, takie cieniowane, kolorowe. I to jest dokładnie odpowiednik tej włóczki Alize Angora Gold, tyle że w formie walca, w formie włóczki zwiniętej właśnie w taki walec i ostatnio bardzo modnym efektem ombre. Od środka jest najjaśniejszy odcień, do zewnątrz jest najciemniejszy odcień jednego koloru. Czyli nie ma takiej sytuacji, że od środka jest różowy, a na zewnątrz jest inny odcień płynnie przechodzący, na przykład niebieski, fioletowy i tak dalej. Tutaj Alize postawiło na jeden odcień, od najjaśniejszego, jeden kolor, od najjaśniejszego do najciemniejszego odcienia. Jest to włóczka, która bardzo fajnie nada się na przykład na chusty. I zaraz Wam troszkę więcej opowiem o tym, co tutaj się będzie działo, ale na razie pokażę Wam parametry tej włóczki. Tutaj. Jest to włóczka, która 80% akrylu i 20% wełny w składzie swoim posiada. Włóczka, która posiada taki, o nawet to widzicie tutaj, posiada taki delikatny włosek, ale ja należę do osób, które tak nie za bardzo przepadają, jak coś gryzie. Może nie jakoś przesadnie, ale no nie lubię, jak mnie tam coś podgryza. I uważam, że ta włóczka moim zdaniem, moim skromnym zdaniem nie gryzie. Mimo że jest tutaj trochę tej wełenki, to nie gryzie. Aczkolwiek wiem, że są osoby bardzo, które mają bardzo wrażliwą skórę, osoby o skórze takiej alergicznej również. I tutaj może Wam przeszkadzać ten włosek, który po prostu jest. On może łaskotać, smyrać, także jeżeli nie lubicie, jak Was cokolwiek podgryza, często dzieci tak mają, że nie noszą takich produktów, bo je swędzi, bo je drapie, także również tej włóczki nie polecam ani dla dzieci, ani dla osób o bardzo wrażliwej i delikatnej skórze. Aczkolwiek, tak jak mówię, wydaje mi się, że ona nie gryzie. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, to bardzo proszę podzielcie się w komentarzu pod filmem, jeżeli już coś robiłyście z tej włóczki. Na co ona się nadaje? Jest to włóczka dosyć cienka, więc może jeszcze wrócę tutaj do parametrów, bo troszkę odbiegam sobie od tematu. Producent zaleca pranie ręczne, ale ja Wam się do czegoś przyznam. Kiedyś na moim kanale pokazywałam taki komplet ściegiem jaśminowym, czapkę i komin. To był taki popielaty kolor właśnie z tej włóczki Alize Angora Gold. I ja, przyznam się, rzuciłam ten komplet do pralki, wyprałam w automacie na programie Wełna i nie skurczyło się to, może jedynie troszkę ten puszek zlikwidował się i stała się ona taka lekko zbita. Ta czapka i ten komin. Nie powinno się za bardzo tak robić, bo faktycznie najlepiej prać ręcznie te robótki. No ale ja tutaj tak zadecydowałam i tragedii nie było. Także jeżeli tutaj nie macie czasu albo jesteście takimi ryzykantami jak ja, no to można ewentualnie robótkę tak jak ja zrobić. Co dalej tutaj prasować? Nie polecam tej włóczki, robótki z tej włóczki, ponieważ może po prostu się spłaszczyć. Mogą zlikwidować się te puszki, te meszki, a jest to jej jakaś ozdoba.
Producent zaleca druty od 3 do 6. Oczywiście wszystko zależy, jaka robótka. Jeśli jest to bardziej ścisła, to mniejszy, jeśli ma to być bardziej ścisła robótka, to mniejszy drut i odwrotną stronę również to działa. Ta sama zasada tyczy się do szydełka. Producent zaleca od 2 do 4 szydełko. Wszystko zależy, co robicie. Ja tą chustę, o której troszkę więcej za chwilkę powiem, robiłam 4,5 szydełkiem, bo chciałam, żeby była taka miękka, lejąca. Także wszystko zależy od tego, co robicie. Niteczka jest dosyć cienka. Tutaj Alize podpowiada również na temat próbki i podpowiada, co można z niej zrobić. Bardzo ładne moim zdaniem tutaj bluzeczki, sweterki, nawet taki płaszczyk długi. Myślę, że będzie trochę kombinacji z takimi robótkami i w większości widzę, że one są robione na drutach. Może jedynie ten różowy kolor jest robiony szydełkiem, bo włóczka ta praktycznie jest zwinięta bez supełków, w jednym kawałku. Ja przynajmniej takie mam doświadczenie, że nie znalazłam żadnych tutaj supełków, ale oczywiście może gdzieś on tam być. Farbowana jest tak, że nie jest tak jak tradycyjne włóczki typu flowers albo inne kokonki z supełkami z kilku nitek. Nie, ona jest tak barwiona, że nie widać przejść kolorów. Nie zmieniają się one raptownie, nie ma supełków, jest to taka jednolita niteczka od początku do końca, po prostu tak farbowana płynnie, że nie ma żadnych przejść kolorów. Tak jak widzicie, można zrobić właśnie takie piękne robótki zarówno na drutach, jak i szydełkiem. Można zrobić chusty. I ja w następnym, najnowszym filmiku, który mam nadzieję pojawi się w przyszłym tygodniu, pokażę Wam, jak zrobić chustę wykonaną moim wzorem, chustę Aida. O tym też Wam wspominam na Facebooku, Instagramie, także zapraszam tam również wszystkie osoby, które chcą być na bieżąco. Chusta ta jest wykonana z włóczki Alize Angora Gold. I to tylko dlatego, że nie mogłam mojej znajomej namówić na właśnie cieniowaną włóczkę. Chciała dostać w prezencie jednokolorową w granacie, więc oczywiście ja się do tego dostosuję, ale bardzo ją namawiałam właśnie na jakieś cienie. I jak najbardziej możecie zrobić taką chustę włóczką Alize Angora Gold Ombre Batik, bo uważam, że będzie pięknie wyglądać właśnie tego typu wzór w tej tą włóczką. Można robić również czapki, kominy, aczkolwiek może nie być w czapkach widać takiego cienia, bo bo ja nie powiedziałam w ogóle. A widzicie, bo ja Wam nie powiedziałam, ile tutaj jest metrów. Na czapkę zużywamy dosyć mało metrów, maksymalnie mi się wydaje 100-150 metrów, a ten motek ma 150 gram, aż 825 metrów. Także cena jest adekwatna po prostu do ilości metrów, ilości gram. Tak to się przekłada, jak porównywałam sobie z tymi motkami, które tutaj mają 100 gram, 550 metrów. Oczywiście ona jest trochę bardziej, troszkę droższa, bo no wiadomo, to cieniowanie to też pewnie jest uwzględnione w cenie. Także spokojnie na taką chustę możecie kupić tylko jeden motek. Mi się bardzo podoba ten musztardowy. Ostatnio musztarda jest w modzie, od najjaśniejszej takiej zgaszonej musztardki do najciemniejszej musztardki, także bardzo ładny kolor. Wszystkie te kolory włóczek są pokazane dokładnie w moim sklepie internetowym karolinaszydelko.pl. Także jeżeli macie życzenie, to zapraszam do mojego sklepu. Możecie również wykonać inne rodzaje chust, na przykład chusty węzłami Salomona, a
ale tam również nie wykorzystacie niejako, nie wykorzystacie zalet tej włóczki, bo na chusty węzłem Salomona idzie bardzo mało zużywane włóczki. I tutaj możecie na przykład tylko sam środek zużyć, a dalej, no dalej nie dojdziecie, bo już podejrzewam, że stwierdzicie, że chusta ma odpowiednią wielkość. W tym przypadku tutaj, gdzie jest dużo pęczków i nawet bordiura jest taka mocno pęczkowa, zużyjecie, podejrzewam, że w całości ten motek. Ja na taką chustę zużyłam cały motek i tyle mi zostało jeszcze z drugiego, także mogłabym powiedzieć półtorej motka. Tu jeden motek ma 550 metrów, więc to tak wychodzi mniej więcej jakby cały ten ombre, angora ombre została zużyta. Moja chusta ma, jest dosyć spora, bo ma 160 na 80, 160 skrzydła, 80 ten ogon, bez żadnego naciągania, bo ja jeszcze nie naciągałam, nie blokowałam jej, także ona jest tak po prostu na surowo. O co chodzi? Że jeden motek starczy Wam na taką chustę i bardzo polecam. Jak już wspomniałam, jeżeli macie jakieś doświadczenia z tą włóczką ombre, zdjęcia z robótkami, bardzo proszę podzielcie się informacjami zarówno w komentarzu, jak i na moim Facebooku, tam gdzie będzie post na temat tego filmiku. Czy Was gryzie, czy nie, to też jest ciekawe. Co zrobiłyście? Może macie zdjęcia? Też bardzo proszę, niekoniecznie z moich filmików, jeżeli są to jakieś inne robótki, czy na drutach, czy z innych filmików, wzorów, też bardzo proszę podzielcie się, bo to też pokazuje, jak rozkłada się kolorystyka i tak dalej. To są bardzo fajne, przydatne informacje. Cóż ja tu jeszcze bym Wam mogła powiedzieć? Co jeszcze można zrobić? Chusty, tak, przede wszystkim chusty, takie piórkowe sweterki, które można na drutach zrobić, bardzo fajnie będą się prezentować. Ale jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, to serdecznie zapraszam do podzielenia się nimi. I to chyba by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam troszkę pomogłam. Oczekujcie następnego filmiku, będzie to ta chusta, taka dosyć prosta. Myślę, że śmiało mogą osoby początkujące się pokusić. To już następny filmik, ja się zabieram zatem do pracy nad tą chustą, nagrywania, montażu i tak dalej, także postaram się w przyszłym tygodniu. I właśnie serdecznie polecam na takie robótki jesienne włóczkę Alizę. I to jest bardzo fajne, że Alizę idzie już z wieloma włóczkami, których nawet ja nie mam w swoim sklepie. Idzie właśnie w model ombre. To jest bardzo fajne, bo teraz są te typy włóczek bardzo modne, one pięknie wyglądają. Trudno uzyskać taki efekt, kombinując samemu różnymi kolorami włóczek, a tu jest naprawdę przejścia płynne, bez takiego raptownego, bez raptownej zmiany koloru. Serdecznie, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w następnym filmiku.